Witam serdecznie zespół Kombi, Grzegorz Skawiński po mojej lewej stronie ekranu, po prawej stronie ekranu Wadek Tkaczyk. Nowa płyta po 7 latach, o 7 latach tłustych i chudych porozmawiamy zaraz, ale piątka. Panowie, przybijacie piątkę słuchaczom. Co kryje się za tą piątką? Sentymentalny powrót do lat 70., 80., nowe brzmienia. Czy możemy powiedzieć, że piątka to jest nowy rozdział zespołu Kombi? Ja myślę, że chyba... Okej, to Grzegorz niech się wypowie. Ja myślę, że jest wszystkiego po trochu z tego, co powiedziałeś, ale generalnie my zawsze jednak dążymy do robienia rzeczy nowych. Jest to poniekąd nowy rozdział, nowi producenci, nowi ludzie, nowe sytuacje. Nowe podejście, aczkolwiek no, gdzieś w tym wszystkim musieliśmy zachować siebie. Stąd te takie romanse troszkę muzyczne z latami 80., trochę funku, trochę rzeczy elektronicznych, jak też i trochę nowych rzeczy w postaci takiej tej poprokowej części płyty. No, jesteśmy w tym wszystkim my po prostu. To jest to, co nas w muzyce interesuje i przynajmniej to, z czego jest Kombi znane właśnie z tych rzeczy. Myślę, że nasza płyta w tym sensie nie jest dla słuchaczy zaskoczeniem, ale w sensie wykonawczym pewnych pomysłów myślę, że już może być. Nie? A propos tej piątki, to ci powiem, że mieliśmy problem, jak zawsze, zresztą podejrzewam, wszyscy mają, z nadaniem tytułu płycie. I tak jakoś naturalnie nas natchnęło po różnych tam takich próbach wykorzystywania, jak zwykle się robi, tytułów z płyty. Żaden nam się nie wydał odpowiedni. No i mówimy, przecież to jest nasza piąta autorska płyta tego nowego Kombi. I wiesz, co się okazało teraz? Jakiś fan, który bardziej tam się zajmuje, oni się bardziej zajmują szczegółami, obliczył nam, że myśmy nagrali tak. W pierwszym Kombi 5 płyt autorskich, w ONA 5 płyt autorskich i teraz to jest piąta płyta Kombi, a w międzyczasie jeszcze wydaliśmy na przykład 5 płyt koncertowych. O proszę, czyli ta piątka nad wami ciąży. No się okazało, że to jest jakiś omen. Mam nadzieję, że to pozytywny, bo wybierając tą piątkę też jakoś nam wybitnie się spodobała ona, sama zawartość tego i werbalna, i taka ogólna wrażeniowa, bo przecież jeszcze za naszych czasów, teraz od jakiegoś czasu to się zmieniało, ale najwyższa ocena w szkole to była piątka. No tak, szóstek nie było. Nie. No to dobrze, to życzę wam, jeszcze nie kończymy oczywiście rozmowy, żebyście wyszli z tej klątwy piątki i przeszli do szóstki. No dobrze, to jak już jesteśmy w tej piątce, panowie, dlaczego musieliśmy czekać aż 7 lat? Tyle pomysłów było, mieliście setki pomysłów w szufladach, na dyskach zewnętrznych, albo też na dyskach twardych, na nowe kawałki. Dlaczego musieliśmy czekać 7 lat? Czy po prostu tak intensywne koncertowanie, no bo jesteście jednym z najczęściej, najbardziej koncertujących zespołów. Pozwoliło zebrać się do kupy, mówiąc kolokwialnie, i nagrać nowego materiału. Wiesz co, wszystkiego chyba po trochu z tego, co powiedziałeś, bo i chcieliśmy trochę odczekać i trochę pozbierać materiału, trochę się nie spieszyć, a później nałożył się nam na to COVID, czyli pandemia, która opóźniła jeszcze 2 lata to wszystko. I tak to się wszystko porobiło, że to tak długo trwało. Natomiast ja myślę, że wiesz, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Płyta jest naszym zdaniem dobrze dopracowana, dojrzała i o to nam chodziło. A w międzyczasie no, taki zespół jak nasz wiesz, nie potrzebuje aż tak bardzo aktualnych przebojów, chociaż oczywiście one są zawsze potrzebne i przydają się, ale na koncertach jednak gramy jak ci przysłowiowi Rolling Stonesi, te swoje Satisfaction zawsze musimy zagrać, czyli tamtych 5-10 kanonowych przebojów musi być. I jakbyśmy zagrali teraz same nowe utwory, nieznane, to podejrzewam, że część fanów była, nawet fanów była rozczarowana, nie mówiąc o jakichś pokątnych słuchaczach, którzy też się zdarzają na koncertach i generalnie nas słuchają. Im się wydaje, że
nie mieliśmy ciśnienia takiego, żeby zrobić koniecznie jakiś nowy przebój, żeby on tutaj nas jakoś no, pokazał, bo my już dawno się pokazaliśmy. No to zdecydowanie, panowie. Na waszej nowej płycie pojawia się wers w jednym z utworów, bardzo ciekawy wers, który zapadł mi w pamięć. Tracisz głowę, zadbaj o twarz. Właśnie był taki moment, może w trakcie prac, może przez te 7 lat, zróbmy sobie taką cezurę, 7 lat, że właśnie był taki moment, że straciliście głowę i była walka o to, żeby jednak zadbać o twarz, no bo kombi to niewątpliwie jest marka na rynku muzycznym w Polsce. No, no o tę twarz, że tak powiem, trzeba zawsze dbać poniekąd. W jakimkolwiek kontekście, w każdym właściwie, tego co prezentujesz, jakich wyborów dokonujesz i tak dalej. Wydaje mi się, że w tym wypadku, w wypadku zespołu Kombi, możemy mówić właśnie na przykład o wyborach muzycznych. Okay. Ta twarz w ogóle nasza, to jest jednak wybór jakiś tam konkretnie muzyczny, wybór konkretnych ludzi do współpracy. To jak się prezentujemy, co chcemy światu gdzieś tam przekazać. Myślę, że te 7 lat były chyba potrzebne, bo ja uważam tą płytę naszą nową za taki album dosyć kompletny. Muszę powiedzieć, że już mam pewien dystans jednak mimo wszystko do tych utworów, do tej muzyki. I stwierdzam, że no, nie ma na tej płycie utworów niepotrzebnych. Nie ma żadnych zapchaj dziur, jakichś tam dopełniaczy, czy jak to się ładnie mówi, w ogóle utworów, które się wpycha na płytę, żeby po prostu dopełnić jakby materiał. Jesteśmy pewni absolutnie tego, co wydaliśmy. Jesteśmy pewni tego, co werbalnie i muzycznie chcieliśmy powiedzieć światu. Jest część płyty może troszkę o tematyce lżejszej troszkę. Jest część utworów, które mają tematy dużo, dużo poważniejsze. Nawet niektóre mają tematy bardzo poważne. No i wydaje nam się, że jako głos pewnego pokolenia, naszego pokolenia, nigdy nie odejdzie w cień, oczywiście. Nie odejdziecie w cień, ale właśnie dopowiadając do twojego wątku, Grzegorzu, który przed chwilą poruszyłeś, że ta płyta, i to jest naprawdę duży plus tej płyty, jest spójna. Możecie mnie skrytykować, trudno, dostanę od was wirtualnie po łbie. Super, że ta płyta wreszcie jest spójna. Wcześniej odnosiłem takie wrażenie, że na waszych kompozycjach były 2, 3, 4 utwory, które były przebojami, evergreenami, które ludzie kochali, śpiewali w różnych okolicznościach, a teraz ta płyta jest spójna i to jest jako komplement. Ciężko wybrać taki jeden czołowy utwór, pewnie na pewno wybierzecie, a reszta po prostu jest takim tłem. I ta płyta w końcu, według mnie, jest spójna i można jej słuchać od deski do deski. To tak dodając do wątku, Grzegorza. Nie wiem, czy się no to jest duży komplement. Zresztą podobne opinie mamy już kilka tygodni, płyta jest na rynku. No, mamy podobne opinie od fanów. No, są raczej dosyć nawet entuzjastyczne, że jest to w ogóle najlepszy materiał, jaki kiedykolwiek nagraliśmy. Bardzo dużo jest no. To jest miłe, no, jeśli coś robisz, w ogóle tym bardziej, że tak długo zwlekaliśmy z jej wydaniem, nałożyły się różne okoliczności, się tam ponakładały, w ogóle to nawet nie ma sensu o tym mówić w takim układzie, bo muszę też coś powiedzieć, zdradzić pewien klimat, że tuż przed wydaniem albumu pewne utwory żeśmy po prostu nagrali na nowo, żeby nie było. No tak, to właśnie chcę to powiedzieć, że ta płyta jest wbrew pozorom, ona jest bardzo świeża, że te utwory nie leżały w szufladzie 7 lat gdzieś tam, rozumiesz, nagrane i czekały na swoją wydanie. Nie. To jest, wszystko jest absolutnie, można powiedzieć, że jest to historia ostatniego tam 1,5-2 lat w ogóle tak naprawdę, jeśli chodzi o nagrania, a z Sermichem jeszcze w czerwcu w ogóle tego roku, żeśmy tam dokonywali różnych poprawek i przeróbek nawet.
Także materiał jest absolutnie aktualny w ogóle. To jest poza jakąś dyskusją w ogóle. Nie jest to płyta stara. To na pewno i to słychać. O Sermichu to pogadamy już za kilka minut, bo wtedy wkroczymy do mojego świata, w którym Sermich jest mocną postacią. Ale chciałbym zapytać o ten funk. Panowie, czy wy odczuwacie, zanim weszliście do studia, zanim pracowaliście nad nowymi utworami, że w Polsce jest deficyt funku? Ja usłyszałam od wielu polskich muzyków doświadczonych, mniej doświadczonych, że funk jest trudną muzyką, dlatego mało się tak gra funku, funk jest mało popularny. Czy wy czujecie się w jakim stopniu pedagogami, żeby nakłonić waszych słuchaczy, waszych fanów, ale również osoby, które będą zapoznawać się z piątką, że jednak funk to jest ta muzyka, która powinna dominować, bo nawet w rapie, do którego przejdziemy, już się trochę odchodzi od synkopy, od tego charakterystycznego brzmienia tych gatunków muzycznych, funk, soul, jazz, znaczy może bez R&B, na zasadzie disco, że rap już jest dzisiaj disco. Więc wracając do głównego pytania, czy wy czujecie się odpowiedzialni za to, żeby ten funk w waszym wydaniu pokazać Polakom? U nas, ja może się wypowiem na ten temat, bo ja jestem dużym fanem funku i podoba mi się ten rodzaj muzyki już od lat 70., kiedy on w ogóle raczkował wtedy. A u nas to, czy ja wiem, czy tu nie chodzi chyba o jakąś propagowanie akurat tego gatunku muzyki, bo generalnie to, nie ujmując nikomu, mi się wydaje, że jednak wąska grupa tylko jak gdyby rzeczywiście czuje ten funk, a reszcie nie należy go jak gdyby wciskać. I u nas zresztą jest to wyważone na płycie, bo tych funkujących numerów ja bym tam chyba tak naprawdę to znalazł dwa. Z tego, co teraz tak na szybko pomyślałem. A takich, no, że można powiedzieć, że one są funkujące. I nie czujemy się specjalnie misyjni, jeżeli chodzi o ten gatunek, bo oczywiście kogo to porusza i co mu tam gra pod głową i może się pobujać przy tym i mu jest to bardziej bliższe, tego typu pulsowanie, powiedzmy, no to jest fajnie. Jeżeli nie, to nie, bo mamy, mimo że ta płyta jest spójna, to właśnie są tam numery i balladowe, i typowe ballady, i typowe właśnie takie do tańca utwory, jak te chociażby funkujące. Zresztą taki utwór otwiera płytę, taki dosyć mocny. Mówię, kocham. On jest taki, no chyba najbardziej, no może nie, poza tym jeszcze jest jeden. Ale to już odsyłam słuchaczy do płyty. Tak reasumując, to ci powiem, że fajnie jest pograć tego typu muzykę, ale to ja już przez te wszystkie lata nauczyłem się, bo na każdej płycie jest jakiś taki utwór tego typu. One zwykle nie mają, nie są to numery, które przechodzą do historii i tak procentowo to nie mają za dużo odbiorców, ale zawsze, wiesz, jakaś tam nutka, inna barwa się przyda też na płycie i w naszym graniu. Ja no właśnie. Chciałem jedno słowo w ogóle, że te wpływy, inspiracje, no my mamy już w ogóle od dawna, jeszcze w pierwszej wersji zespołu Kombi graliśmy takie utwory lekko funkujące. Pojawiały się jak choćby Telenierdziela, wyraźnie zainspirowany twórczością zespołu Chic na przykład. Słuchaliśmy bardzo dużo takiej muzyki w ogóle. Przede wszystkim Earth, Wind & Fire w ogóle. To jest w ogóle klasyka, którą mamy wbite, te rzeczy mamy w ogóle wbite, że tak powiem, do głowy. To jest gdzieś tam w DNA mamy to po prostu, ten sposób w ogóle pewien wykonania. Herbie Hancocka słuchaliśmy, to mnóstwo można by rzeczy wymieniać. I te rzeczy gdzieś one się pojawiają mimo woli w ogóle, no bo to są nasze korzenie, choć może mało kto wie o nas w ogóle taką prawdę, że jak z Waldkiem zaczynaliśmy grać od hard rocka w ogóle. Graliśmy w zespole absolutnie rockowym i w ogóle z krwi i kości tak naprawdę to nasze pierwsze miłości to było granie właśnie takie, no wtedy nie było metalu, to się nie nazywało tak, ale powiedzmy, byliśmy muzykami hard rockowymi, więc później nasze romanse w ogóle z zespołami Skywalker Oena, tam dla niektórych mówię,
jak to? Oni z kombi w ogóle grają jakieś takie rzeczy hard rocka. No, przede wszystkim to, bo od tego w ogóle zaczynaliśmy. To było nasza sól ziemi, że tak powiem. Nie? Ja w ogóle często bardzo lubię zaskakiwać moich znajomych, którzy kojarzą ciebie, Grześku, czy ciebie, Waldku, właśnie z takich brzmień kombi. Ja wtedy włączam właśnie Skywalker, czy oni ONA, czy nawet solową płytę Grzegorza. Wszyscy zaskoczeni. Wow, to ten pan w okularach łysy z tatuażami umie tak napierdalać na gitarze, cytuję. Dokładnie, no mówię, widzicie, muzyka jest pojęciem szerokim i warto się dowiadywać i poznawać różne nowe dźwięki. Panowie, jak już wcześniej wspomniałem, więc będę słowny ser Mich. Jeden z, nie będę skromnym, lubię Michała, jest bardzo dobrym producentem, jeden z najlepszych producentów, można powiedzieć hip-hopowych, ale ogólnie producentów muzycznych. Jak rozpoczęła się wasza przygoda? Gdzie się poznaliście? Muszę to wyjaśnić moim odbiorcom. Pierwsza część płyty jest wyprodukowana, ile pamiętam, mieli przez ser Micha, druga przez Marcina Limka, więc skupimy się teraz na pierwszej części. Jak udało się poznać ser Micha, jak nawiązaliście współpracę i dlaczego akurat on gość teoretycznie z innego świata? Teoretycznie tylko. Słuchaj, to było w ten sposób, że mój syn Adam, który gra zresztą z nami na perkusji, on mieszka w Warszawie na stałe, bo my akurat nie, na Wybrzeżu cały czas mieszkamy. Kręci się w tych, no ponieważ tam zamieszkał, to kręcił się oczywiście w środowisku muzycznym i tam poznał między innymi właśnie ser Micha i wielu innych oczywiście muzyków również. Ale jakoś tak się bardzo zaprzyjaźnili, zbratali i Adam nawet tam coś dogrywał jako sesyjny nawet do jego produkcji, które on tam robił w międzyczasie. I myśmy się dzięki Adamowi też poznali osobiście, bo żeśmy tam podeszli kiedyś z ciekawości, żeby posłuchać, co tam Adam nagrywa i się okazało, że nadajemy na podobnych falach z ser Michem. No i potem jak doszło do tego, że planowaliśmy nową płytę, to mówimy, może przydałby się jakiś zupełnie producent nowej krwi, młodszy od nas, który ma inne podejście do muzyki, inne spojrzenie na to, co my robimy i wniesie jakieś dodatkowe wartości. No i doszło to do skutku, no i wniósł. Właśnie, ja jeszcze tutaj lubię dodawać, chcę dodać, że praca... Ta współpraca wynika z prostej jednej rzeczy, że mało kto wie, bo tak mówimy, ser Mich, tam producent, jest znakomitym muzykiem, gra fenomenalnie na basie, na trąbce, na klawiszach w ogóle. Można powiedzieć, że może tam w hip-hopie akurat te takie walory czysto muzyczne, czy tam wirtuozerskie, czy umiejętności grania, nie zawsze się to liczyło, bo z reguły polegało to na braniu jakichś sampli, dogrywaniu czegoś i tak dalej, i tak dalej. Ale to się wszystko oczywiście zmienia. On okazał się, że jest w ogóle świetnym muzykiem i zna po prostu swój fach. Jest znakomitym rzemieślnikiem w tym sensie, że po prostu dobrze gra na instrumentach. To jest... Więc złapaliśmy w ogóle jakiś taki kontakt od razu, nie tylko w ogóle na zasadzie, że gdzieś tam pewne koncepcje, idee, ale to się dzieje po prostu, siada gra, proponuje to, proponuje tamto, bierzemy, nie bierzemy, jest, no, ujął nas tym, a przede wszystkim też osobowość w ogóle, to jest bardzo, bardzo ważna rzecz w wypadku producenta, bardzo taki otwarty człowiek, nie... Gdzieś tam nie za wszelką cenę broniący swoich jakichś tam racji w ogóle muzycznych. Łatwo jest się z nim gdzieś tam dogadać. No, ja na przykład bardzo lubię z nim nagrywać, bo sesje są bezstresowe. Nie? O, to super. No tak, to jest wiesz, to nie ma w ogóle tam... Są różni producenci, z różnymi ludźmi pracowaliśmy przez lata. Niektórzy są bardzo... ciężcy, że tak powiem, i czasem są tak wymagający, że aż to jest w ogóle bez sensu, bo gdzieś niknie cała przyjemność i radość z grania, nagrywania i tak dalej. Tu u ser Micha jest to w ogóle na wielkim luzie. Zresztą u Marcina Limka podobnie jest też, to jest fajne, bo ta sesja akurat, tak ją wspominam całą i jedną i drugą część, jako sesję, która no
gdzieś tam to było wszystko takie lekkie, niewymuszone i moim zdaniem to doskonale słychać na tej płycie, że nie jesteśmy spięci jak dupa węża, rozumiesz, nie? Tylko po prostu no, gramy to, co lubimy, to, co nam się podoba. W ogóle jesteśmy otwarci w ogóle na różne rzeczy. I to jest fajna sprawa. No to super, to może będzie szansa, żeby dołączyć go do składu kombi, ale ty mówisz, że gra na basie, na trące, to Waldek może poczuć konkurencję. Słuchaj, oczywiście, ale jak on będzie grał na basie, to ja na trąbce wtedy. A, okej, okay, dobra. Dobra, to w takim razie... A ja będę grał na perkusji wtedy, wiesz. No. O, no to w ogóle genialnie. Będziesz jak Phil Collins niegdyś. Będziesz sobie śpiewał i grał na perkusję. Trochę jak na weselach. Ale o weselach może jeszcze porozmawiamy. Jeszcze drugie nazwisko, Marcin Limek. To też analogiczne pytanie, jak poznaliście, w jakich okolicznościach i co skłoniło, że druga postać To też było proste. Myśmy w ogóle nie za bardzo go w ogóle znali, nie? Tylko człowiek z naszego managementu puścił nam jakieś nagranie zespołu Demonów i w ogóle, wiesz, no, pytanie, a kto to robił i tak dalej. No, on mówi, że jest tam taki Marcin Limek i tak dalej. Okazuje się, że Marcin Limek już bardzo dużo rzeczy zrobił, bo i płyty zespołu Ira, płytę Beaty, płyty braci w ogóle, więc raczej w takich klimatach bardziej rockowych się poruszał. Nie? No i po prostu zadzwoniliśmy, porozmawialiśmy z nim, no i się okazało, że doszło do tej współpracy, która też jest bardzo ciekawa, bo to też kolejny człowiek, który też jest świetnym muzykiem, też jest instrumentalistą, gra na gitarze w ogóle. Fajne chórki śpiewa, jego głosy są też w ogóle w chórkach tutaj na naszej płycie. O, super. Istnieje jako wokal. No i przede wszystkim ma jakieś inne podejście w ogóle, bo to jest... My sami sobie możemy płytę nagrać, bo też jesteśmy producentami, robiliśmy to nie raz. Ale jeżeli chcesz wyjść jakby z pewnej skorupki, trochę, wiesz, poszerzyć te wszystkie granice, horyzont albo zrobić coś inaczej, no to potrzebni są ludzie z zewnątrz po prostu, żeby nadać jakiś kształt temu, co proponujesz. Wydaje mi się, że tak samo w wypadku Sermicha tak było, jak w wypadku Marcina, który jest bardzo zdolnym muzykiem i ma naprawdę... Pytanie było takie, no to jak ty tam widzisz tą muzykę kombi? No, on na przykład widzi zupełnie inaczej muzykę kombi niż Sermich, nie? Bo zaproponował nam brzmienie bardziej jednak gitarowe. Co w jego produkcjach słychać, to że jest dużo mniej, w ogóle nie ma jakby takich klasycznych syntezatorów w ogóle. Więc to jest też jakaś nowość i pewnego rodzaju wyzwanie, ale my dzielimy muzykę na dobrą i złą. Nie jesteśmy strażnikami syntezatorów w naszym brzmieniu, nawet jeśli to było na pewnym etapie życia i jest, i grania zespołu. Nawet jeśli jest to element jakiś tam, powiedzmy, charakterystyczny, z tego oczywiście nie rezygnujemy. Natomiast trzeba być otwartym w ogóle. Muzyka jest dobra albo zła. Niekoniecznie można zagrać na mandolinie i też będzie świetna muza, jak się dobrze to zrobi oczywiście. Dokładnie. Trzeba być otwartym. Myślę, że to będzie dewiza naszej rozmowy. Panowie, kolejnym plusem waszej płyty, bo nie ma się do czego przyczepić i też nie ma co na siłę się przyczepiać, bo szkoda byłoby naszego czasu, żebyśmy się obrzucali muzycznym błotem, jest to, że brzmienia z dawnych lat, o których wspominaliśmy, lata 80., nawet 70., podaliście w bardzo nowoczesny, w dobrze skrojony sposób na 2021. Takie było założenie przy piątce? Czy to tak wyszło przypadkiem, że pomimo tego, że te dźwięki spoglądają w te lata, o których wspomniałem, to jednak brzmią współcześnie, panowie? Takie rzeczy dzieją się troszkę spontanicznie. I tak samo jak ci producenci, o których mówiliśmy, oni byli świadomi, z kim pracują i te ich pomysły na formy, na aranże, siłą rzeczy one w pierwszym momencie się jak gdyby odwoływały do naszej tradycji, co jest zresztą moim zdaniem bardzo dobre. I nie było w tym jakiegoś planu, że teraz zrobimy
jak płytę typową 80s, taką, żeby jak kiedyś i tak dalej, zamkniemy się w tym. Te elementy, one się pojawiają w różnych utworach, bardziej lub mniej, ale nie były to rzeczy jak gdyby wymyślone specjalnie i z założenia, żeby tak było. O to wynikało wszystko w kontekście danego utworu, danego pomysłu, wiesz, a poza tym, no, co byśmy nie zrobili, nawet odwołując się do starszych brzmień, to i tak to będzie rok 2021 i to jest tu i teraz. Zresztą też są takie utwory, jak chociażby Zabierz mnie ze sobą, który nawiązuje no, naprawdę już ewidentnie do naszego elektrycznego okresu z kombi, gdzie są syntezatory, gdzie są bębny słynne Simonsa oczywiście i tak dalej. Wiesz, nagrywamy taki utwór, a potem słyszymy zespół The Weeknd, który dokładnie używa tych samych zabiegów i jest... Wiecie, zresztą tutaj ja się dołączę, jest taki paradoks, wiesz, że no, wielu ludzi uważa, że jak my nagramy taki utwór na przykład elektroniczny, nie, czy coś, to mówią, no tak, znowu to samo w ogóle. A jak ktoś inny to zrobi, to jest odkrywczy. To jest wow w ogóle, wiesz. Ale to tak zawsze. To powiem wam, że trochę was porównam z filmowego świata, tak samo jak Patryk Wega, że nawet jakby stworzył arcydzieło, to i tak będzie to Patryk Wega. Dobra, panowie. Jeszcze chciałem jedną rzecz powiedzieć, w ogóle, bo ona dawaj. Jest nawet ja by mi się podobało. Strasznie ważna jest, że my się tymi konwencjami na tej płycie trochę bawimy. To nie jest tak, właśnie Waldek to poniekąd, wiesz, wyartykułował, może nie do końca, ale że to nie jest po prostu nic na siłę. Zrobiliśmy w taki sposób, świadomie używając tych elementów, a nie, że to myśmy to przynieśli, tak ma być w ogóle. No, rozumiem. Utwory przechodziły niektóre naprawdę bardzo poważne peregrynacje i ewolucje w ogóle w różnych kształtach próbowaliśmy. Tak. Zresztą akurat z Sermichem nie ma to w ogóle żadnego problemu, bo on potrafi w ogóle tam w jedną sesję, wiesz, przewrócić cały numer do góry nogami, a potem wrócić na przykład do starej koncepcji. Nie ma problemu. Rozumiem, Grzegorzu, jak ty reagujesz na takie dygresje, że trochę stałeś się memem w internecie i ciebie zestawiają z Patrykiem Wego, mówią, że jesteście brothers from another mothers. Jak ty reagujesz, wiesz, na tą popularność? Ale wiesz, na tej zasadzie, przepraszam, że się wtrącę, to i ty mógłbyś tam uczestniczyć, bo co sądzisz? Właśnie, jakbyś się zróbmy trio. Podobnie do ciebie, poczekaj chwilę, wiesz, nie? Ja okej. Wiesz, na podstawie samego Fizis porównywać się, no to można się porównać do, nie wiem, do wszystkich, którzy są podobni. Bo... Dokładnie. No. Czyli Waldek, dasz nam swoje błogosławieństwo i zrobimy jakieś trio dziennikarsko-filmowo-muzyczne. To nie ma problemu. Zrobimy takie, wiecie, takie... Ale słuchajcie, jak będzie bal przebierańców... O, cześć Grzesiu. Słuchaj, Grzesiu, jak będzie bal przebierańców, bo już moi znajomi, którzy chcą mnie zaprosić, to właśnie się przebiorę za ciebie. To od razu ci mówię, tutaj już mamy to zarejestrowane. Jakoś tam wybaczę, nie? A mówiąc szczerze, dziękuję, Grzegorzu. Bo zapytałeś, nie dokończyłem myśli a propos Patryka. No to dawaj, przepraszam. Tato, przepraszam. Nie ma problemu w ogóle. Trzeba mieć, myślę, dystans do siebie. Ja... Sądzę, że taki w ogóle posiadam. Umiem się z siebie śmiać, jeśli jestem w jakichś sytuacjach zabawny albo coś zrobiłem, z czego można się śmiać. Absolutnie w ogóle. Czasem niektóre memy są w ogóle super, no, bo nie przewidzisz tego w ogóle, co ludzie gdzieś tam wymyślą. I czasami te skojarzenia są bardzo, bardzo trafne. Chociaż nie wiem, co miałem z Patrykiem Wega wspólnego. Może miłość do dobrych samochodów. Kiedyś ją posiadałem. Dzisiaj w ogóle mnie to już nie interesuje w ogóle. Ten klimat, nie? Jakby ten. Nie? Znaczy mi już pozostała, natomiast niekoniecznie do jakichś odlotowych, fruwających maszyn, nie?
Okej, okay, to może jak będzie potrzebował kompozytora albo kogoś jakiejś muzyki do filmów, to dzwoń do Grzegorza, będą dobre dźwięki ilustrujące. No właśnie, wiesz, no jakoś nigdy nam nie zaproponował. W ogóle. No to muszę, jak go spotkam gdzieś, to od razu powiem, podbijam, że twój starszy brat nieznacznie chce z tobą współpracować. No wie, przed czym chcecie nas ochronić, nawiązując do waszego singla promującego płytę? W ogóle chcecie przed czymś nas chronić, słuchaczy, fanów, odbiorców muzyki, waszych dźwięków? To niech się autor w zasadzie wypowie, bo, ale jak chronić? Nawiązujesz do tego utworu naszego, który żeśmy opublikowali. Oczywiście. Nie, troszeczkę chcę szeroko, bo nie wiem, możecie chronić przed gównianymi dźwiękami, przed tym, co obecnie się dzieje z muzyką, przed tym, co się obecnie dzieje. Tak. To ci od razu też wejdę w słowo. Rzeczywiście, dawaj. No. My mimo swojej misji takiej, że chcemy ludziom umilać życie i tworzyć ładne piosenki, które by sobie śpiewali przy goleniu, przy tańczeniu, przy słuchaniu naszego koncertu i płyt i tak dalej, to jednak wymycamy różne tak zwane wartości i one są tak samo w warstwie werbalnej, jak sam nawet na początku zauważyłeś, że są utwory lżejsze i są takie o miłości, powiedzmy, która jest tematem uniwersalnym i dotyczy wszystkich i to jest niepodważalne. Natomiast jeszcze próbujemy też zająć się tematami bardziej takimi poważniejszymi, czyli na przykład tutaj na tej płycie, powiedzmy, Prawda czy Fałsz, jest taki utwór, który sam zwróciłeś uwagę. Potem w naszej w ogóle historii jest tak, że my staramy się jednak przemycać pewne rzeczy i powiem może też i o warstwie muzycznej, że myśmy zawsze mieli pod górę z pewnymi rzeczami, bo bardzo często byliśmy pionierami muzycznymi, jak choćby te słynne nasze przejście w latach 80. na elektronikę, gdzie żeśmy zrezygnowali z bębnów normalnych i wprowadzili elektroniczne, poza tym sekwensery jakieś, które już odtwarzały nagrane dźwięki w czasie koncertowym. Były to w ogóle rzeczy, które wtedy się ludziom w naszej wrzaśnej Polsce, gdzie obowiązywało tylko przepocona podkoszulka i rozstrojona gitara, najlepiej jakaś vintage'owa, nie mieściło się w głowie, żeby ktoś w ogóle jakieś takie rzeczy, to było nazywane plastikiem, w ogóle od czci, od wiary byliśmy odsądzani. Natomiast później się okazało, za 2-3 lata wszyscy zaczęli się za to brać, no i już było wtedy normalne. Także my z tym przemycaniem różnych rzeczy to mamy już doświadczenie i jesteśmy odporni na to. Na tej płycie też prawdopodobnie te rzeczy funkowe czy też są odważne, bo przecież nikt tak nie gra dzisiaj. My co prawda oczywiście już nawiązujemy, może to nie są pionierskie poczynania, bo no w dzisiejszym czasie chyba jednak ciężko jest już wymyślić proch i coś takiego zrobić, co by jeszcze nie było, jeszcze czego by nie było w świecie muzyki, oczywiście muzyki pop ogólnie pojętej, którą my reprezentujemy. Także my przemycamy pewne wartości i wrócę jeszcze do tekstów. Taki tekst, powiedzmy, ochroni nas, to jest pojęty i w sensie takim osobistym ochronienia najbliższych osób przed nieszczęściami oraz szerszym, żeby ochronić przed jakimiś zagrożeniami klimat, różne covidy i tak dalej, nieszczęścia, nie mówiąc już o wojnach na szczęście, które nas tu nie dotykają. Rozumiem. Panowie, teraz połączę trzy wątki w jednym, bo będziemy się powoli zbliżać do brzegu. Panowie, czy można powiedzieć, że obecny wasz stan to jest 5/5 i ten trudny czas zamiast was zabić? Pamiętam, jak ostatnio rozmawialiśmy przy okazji promocji singlu, mówiliście, że naprawdę bardzo mało gracie i czy ten trudny czas zamiast zabić wzmocnił was i teraz macie znowu kilkadziesiąt dochodzących nawet do kilkaset koncertów i przetrwaliście to. O, tak połączyłem. No, z koncertami jeszcze nie jest tak wesoło, jak było kiedyś. Jak było kiedyś. Ciągle są obostrzenia różne sanitarne. Wiele z tych imprez się najnormalniej w świecie po prostu nie odbyło. Niektóre koncerty mamy kilka przełożone już dwukrotnie, czyli po prostu odbędą się
jeżeli doczekamy, to odbędą się w przyszłym roku dopiero, na przykład po 2 latach przełożone rzeczy. To już jest lekka aberracja i paranoja w ogóle, bo to już nikt nie będzie pamiętał, o co chodziło w ogóle i po co to było. Ale mówiąc poważnie, no nie jest jeszcze całkiem normalnie. Jest wiele tych obostrzeń, które organizatorów czasami najnormalniej odciągają od organizowania tych koncertów, tego wszystkiego, bo wszystkie opcje te sanitarne, warunki do spełnienia bywają trudne, a momentami wręcz niemożliwe. Pamiętam pierwszy koncert, który zagraliśmy po pandemii, pierwszy duży taki live w ogóle, no to było przedziwnie, ludzie w maskach, w ogóle przedzieleni, siedzenia puste gdzieś tam co drugie i mimo wszystko, że oczywiście i tak było lepiej niż granie na przykład w pewnej rozgłośni radiowej, graliśmy koncert, gdzie graliśmy na antenę, ale na widowni nie było nikogo i było to okropne uczucie, nie chcę tego po raz drugi w ogóle przeżyć. Coś mało interesującego i mało inspirującego, nawet jeśli masz świadomość, że ktoś jest po drugiej stronie tego kabelka tam, czy fali radiowej, no to... To nie jest to samo. Miejmy nadzieję, że według prognoz ta sprawa covidowa, że to gdzieś tam po prostu w przyszłym roku się podobno ma się zakończyć. To znaczy nie pozbędziemy się tego syfu jakby na pewno już z naszego życia, no ale przynajmniej będzie opanowane na tyle, że jakoś tam życie względnie wróci do jakiejś normy, chociaż nie wiem, co jest normą w tym wypadku, no ale powiedzmy, że bez tych obostrzeń. Dokładnie. Panowie, dziękuję za rozmowę i ostatnie pytanie. Czy można powiedzieć, że teraz będzie 7 lat tłustych pod względem wydawniczym, jak było wcześniej 7 lat chudych? Słuchaj, tego nie możemy obiecać. Może byśmy chcieli, chociaż wiesz, wyskakiwać z lodówki za każdym razem, co chwila. To nie jest też nasz cel. Zostawiamy to innym. Natomiast nasz cel jest taki, żeby jednak stworzyć jeszcze trochę dobrej muzyki, dać ludziom właśnie dużo dobrego z naszej strony i po prostu, no. Ja myślę, że w ogóle warto jest czasem zrobić sobie jakąś dłuższą przerwę, nawet po to, żeby wydać taką płytę jak ta piątka, z której no powiedzmy, że jesteśmy zadowoleni i myślę, że to zadowolenie też przekłada się na odbiór w ogóle naszych rzeczy, naszej nowej muzyki. No, warto jest czasem po prostu poświęcić trochę czasu i nie wydawać czegoś pochopnie, pośpiesznie i tak dalej. Panowie, dziękuję za poświęcony czas. Warszawa pozdrawia Wybrzeże, Trójmiasto pozdrawia Warszawę. Polecam serdecznie wszystkim moim odbiorcom najnowszą płytę zespołu Kombi 5. Dużo się dzieje, a przede wszystkim jest to płyta spójna. Panowie, życzę wam dużej liczby koncertów, żebyście grali do końca świata i 2 dni dłużej, nie jeden, bo wszyscy mówią 1 dzień dłużej, to ja może powiem 5 dni dłużej, bo ta piątka zawsze jest z wami. O. Dobrze, dziękujemy i pozdrawiamy. Pozdrawiamy jeszcze raz, polecam serdecznie najnowszą płytę zespołu Kombi 5. Przybijemy sobie wirtualną piątkę. Dzięki za rozmowę. Cześć. Hej panowie, trzymajcie się, dużo zdrowia.